Witam wszystkich w dziewiątym odcinku z tej do nowych adaptacji i Anime. Jak pamiętacie pewnie, w poprzednim odcinku mówiłem o filmie Parasite Part 1. Dlatego też bez zbędnych gier, Pomówmy o filmie Parasite Part 2, który tak jest to dzisiaj jego kontynuacją. Tak wszystko, że nad filmami pracowali ci sami ludzie, są one praktycznie podobne z tej stricie, do tego między ich premierem w japońskich kinach minął zaledwie 5 miesięcy Dlatego też nic ciekawego się nie działo w gatunku, jeżeli chodzi o właśnie okres pomiędzy pierwszym a drugim filmem. Stąd też właśnie chcę tak szybko przejść do omawiania tego filmu. Ten jest właśnie. One są podobne z tej historii, co nie? Kęcą wszystkich samych ludzi, sami jak to, że daj. Czy ten film jakoś się różni od poprzedniego? Czy jest praktycznie ten sam, tutaj ten sam, porządny poziom? Jest taką w porządku adaptację mangi? Tak się składa, że nie zaskoczę Pani gorej, jeśli powiem, że tak. Part drugi jest no, praktycznie tym samym, co pierwszy. Dalej mamy całkiem porządną reżyserię, co nie, scena też trzyma się w porządku, w sensie podąża śladami oryginału, co nie, poza tym dodaje jakieś tam zmiany, lepsze i gorsze, ale też i zalety i wady tamtego filmu. Jednak Wiadomo, że nie skończyłem tego odcinka na tym, co nie? Dlatego też... Chciałbym powiedzieć, że ten film jest moim zdaniem lekko gorszy. Tylko czemu gorszy, skoro jest praktycznie taki sam. A więc... Przede wszystkim to, co rzuciło mi się w oczy podczas oglądania partu drugiego, to... druga połowa. O ile w pierwszej praktycznie nie miałem żadnych narzekań, patrzę i dokładnie to, co pamiętam z anime, się należy seria, ja bym powiedział, że nawet coś więcej, jeżeli chodzi o podejście do tego materiału, ale o tym później. Było granie super, jednak w anime miałem pewien problem. Była nią druga połowa, szczególnie w finał, który moim zdaniem był zbyt bombastyczny, jakby, jak na tak w pewien sposób kameralną miałem wszystko, historię, w której całe walki i te rzeczy nie były najważniejsze, to ten finał boss na koniec był, moim zdaniem, trochę słabym zagraniem, do tego jeszcze samo, samo tak zakończenie, a ostatnia scena też wyjątkowo naciągana, moim zdaniem, była. No, pod tym względem anime mniej mi się spodobało, mimo że ostatecznie miałem ci się bardzo pozytywną opinię. I tak się składa, że aktorska adaptacja podąża dokładnie tym samym szlakiem i niestety finał, moim zdaniem, tutaj też słabo wybrzmiewa. Szczególnie też... W pewien sposób nie gra z pierwszą połową właśnie w filmie, jakby... Pierwsza połowa bardzo realistycznie to wszystko zgrywa jak na... ci się historia o pasożytach z kosmosu, co nie? No, tutaj nagle na koniec przychodzi jeden wielki boss, co nie, i trzeba go pokonać, te rzeczy. Jednak... ...mogę też przyznać filmowi na pewien plus, że... ...tutaj właśnie ta finałowa walka z bossem... ...jest w pewien sposób nieco bardziej kameralna, w sensie... Ze względu na się taki duży budżet, czy też ograniczenia, jakie się wiążą z, adaptowaniem tego na aktorski film, tutaj nie musimy patrzeć, jak Goto się zmienia po prostu wielkiego potwora i w ogóle będzie musiał teraz, właśnie z nim śnić i walczyć. Nie, akurat w filmie Goto zachowuje przez większość czasów miał ludzką formę i nie różni się tak od postach pasożytów, a przy tym daje sprawia wyrażenie takiego oczywistego zagrożenia. I to jest akurat plus. Nie kamera, bardziej kameralnie jest, co nie? Ale wciąż. Ta druga połowa jest moim zdaniem słabsza i no to będzie bardziej subiektywne zdanie o filmie. W sensie on nie jest jak... niejako gorszy pod względem właśnie technicznym czy nie, on jest zdaje tak samo dobry, po prostu to, co mi się nie podobało w oryginale, też tutaj się nie podoba, jednak przyłączyła się Wam, przeszkadza finał finału w anime. No to tutaj nie będziecie mieli powodu, że Rzeka i właśnie idzie tą samą drogą, co nie? Natomiast wspominałem o tym, że była pewna wyjątkowość w tej pierwszej połowie i o ile generalnie o pierwszym parcie mówiłem, że. Jest właśnie tą porządną adaptacją, która wiadomo podążała się szlakiem, oryginału, robi jakieś tam zmiany, ale bezpiecznie to rozgrywa. Tak do pierwszy oglądania drugiego Partu doszło coś yy, takiego, nie wiem, wyjątkowego dla mnie w tych dwóch filmach. Otóż ze względu na to, że są to aktorskie filmy, to cała ta historia moim zdaniem wybrzmiała bardziej namacalnie. W sensie... To jest historia o pasożytach z kosmosu, które udają prawdziwych ludzi, co nie? A jako, że tutaj patrzę na właśnie ludzi, co nie? Prawdziwych aktorów, to tym bardziej wszystko wszedł w ten aspekt, wiadomo, właśnie podszywania się i tak dalej. Bardziej ludzki dramat się dla mnie tutaj rozgrywa niż w Anime, gdzie było więcej widowisk, scen, więcej pokazywania, właśnie tych pasożytów zabijających ludzi. Tutaj aż tak na tym się nie skupiają, to jest bardziej realistycznie zagrane dla mnie w pewien sposób i za to naprawdę mogę pochwalić twórców, mimo że właśnie film i mimo się mniej podobał niż anime, które wywołały mniej nie więcej emocji zwyczajnie, chociażby wątek Kany, którego tutaj nie ma i itd., wiele rzeczy lepiej wybrzmiewało w oryginale po prostu, jednak wciąż... Jest to swego rodzaju jakieś unikalne doświadczenie, a nie po prostu obejrzenie tego samego jeszcze raz, Mimo że po części tym jest. I co to właśnie mogę pochwalić, co nie? No teraz o samym drugim parcie można powiedzieć, że no jest właśnie taki sam, co nie? Tak jak tam raczej nie miałem jak na naczuć miana aktorów, wizualną stronę, tak tutaj też jest to samo. Dlatego te zalety są wciąż te same, te wady są wciąż te same, co nie. No to sprawa długi nie można, wiele więcej powiedzieć. Ja i tak postaram się jak najwięcej przekazać, co nie. No. Jeżeli lubicie pierwszy part, jeżeli lubicie coś anime, to powinniście być zadowoleni tutaj z sensu... z znaczy sensu... No, oglądając film w domu, co nie? Chociaż wciąż bardziej Wam polecam się anime, ale hej. Dwie dobre adaptacje, więcej mang, zawsze są mile widziane, jakby nie spojrzeć. I to by było wszystko na Dronespray, jeżeli chodzi o Parasite Part 2. Natomiast... Oczywiście... Omawiam tutaj bardziej znane filmy, nieznane filmy. W końcu były tutaj już produkcje jak Uzumaki, a były też takie jak Dragon Ball evolution. I tak się składa, że to nie była jedyna duża produkcja, którą miałem za anczół. Nie była to jedyna produkcja, która odcisnęła bardzo wyraźne piętna w tym gatunku. Tak się składa, że następna taka będzie w kolejnym odcinku, bardzo wyjątkowym zresztą. Mam nadzieję, że nie możecie się już doczekać. System był elagaz 21 i dziękuję za wysłuchanie.